Niedawno wspominaliśmy o tym, że Cristiano Ronaldo chce odejść z Realu Madryt za około 100 milionów euro. Teraz przedstawimy Wam, kogo na Camp Nou chce ściągnąć Leo Messi. Chodzi o 21-letniego Del Alliego, który obecnie jest piłkarzem angielskiego Tottenhamu. Argentyńczyk jest wielkim zwolennikiem ściągnięcia piłkarza do FC Barcelony. Warto wspomnieć, że od jakiegoś czasu o względy Anglika zabiega Real Madryt. Problemem mogą być pieniądze, za Alliego będzie trzeba zapłacić minimum 100 milionów euro, co wcale nie jest jakąś wygórowaną ceną jak na jego talent. W końcu podobną sumę zapłacono za Dembele. Sam Alli w kwestii transferu dla telewizji Sky Sports wypowiedział się następująco. Jestem szczęśliwy w Tottenhamie i ciężko mi sobie wyobrazić lepsze miejsce rozwoju. To fantastycznie być częścią tego klubu. Jednak po chwili dodał, dla mnie ważniejsze jest to, żeby cieszyć się tym, co robię. Zobaczymy, co zadecyduje. Czy zostanę w Tottenhamie do końca kariery, czy zmienię barwy klubowe? Nie da się przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Dele Alli wyraźnie daje do zrozumienia, że zostawia sobie opcję transferu, poniekąd zachęcając inne kluby do starań. Można powiedzieć, że Anglik puścił oczko w stronę zarówno Barcelony, jak i Realu Madryt. Chociaż do końca nie wiadomo, dla jakiego klubu chciałby grać w przyszłości. W jednej kwestii musimy być zgodni. Alli jest ogromnym talentem, co pokazywał już wielokrotnie w barwach Tottenhamu. Z drugiej jednak strony kilku młodych piłkarzy już przepadło w Hiszpanii, nie dostosowując się do stylu tamtejszej piłki, więc może korzystniej dla niego byłoby zostanie na Wyspach Brytyjskich? Mógłby ewentualnie pomyśleć o transferze do Manchesteru City, Manchesteru United albo Chelsea Londyn. Jak myślicie, co powinien zrobić młody Dele Alli? Piszcie w komentarzach. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę, no i widzimy się już wkrótce o 20:00. Do zobaczenia!